Jesteśmy po turnieju Młodzika. Dwa mecze przegrane, ale nie tak łatwo, bo i z Piastem Krotoszyn, i z Szamotułami walka była na całego. No dziękuję bardzo. Spodziewaliśmy się, że jednak połączymy więcej troszkę z UKS-em Szamotuły. No, wyszło jak wykło, jak to zwykle bywa. Forma raz wyszkuje, raz zniżkuje. Mam nadzieję, że się odgryziemy za tydzień w turnieju krotoszyńskim, bo to będzie już nasz ostatni półfinał, także liczymy na to, że uda się jednak awansować do tego finału upragnionego dla chłopców. W pierwszym meczu przeciwko Piastowi zagraliście bardzo fajnie właściwie na tle tak renomowanego, powiedzmy sobie, przeciwnika. Wasza gra wyglądała bardzo dobrze. Czy wydaje się panu, że ten pierwszy mecz lepszy był niż ten drugi? Zdecydowanie. Może nie cały mecz, ale na pewno pierwszy set pokazał na to, jak chłopcy są przygotowani. Także te nasze godziny spędzone na sali zaowocowały w końcu, bo nie ukrywam, że graliśmy z Piastem już chyba czwarty turniej i zawsze dostaliśmy straszny łomot. Dzisiaj to lepiej wyglądało, także myślę, że może u nich też jeszcze bardziej powalczymy. Czy półfinał, w którym obecnie gracie, to był cel, który zakładaliście sobie przed sezonem? Tak, jeśli chodzi o Młodzika, jak najbardziej to był nasz cel. Chociaż, tak jak wspomniałem wcześniej już na innych wywiadach, po pierwszym turnieju rozegranym w tym sezonie otworzyły nam się oczy i stwierdziliśmy, że jednak może powalczymy o finał. No i tak naprawdę został nam ostatni krok do zrobienia. Może się uda. Dziękuję bardzo, życzę spokojnej drogi i powrotu do domu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.